Według ostatniego pełnego lokalnego raportu, tego z 20 listopada, w Suwałkach i powiecie ziemskim mieliśmy łącznie 35 ofiar śmiertelnych COVID-19. Od wtorku, 24 listopada, rząd w swoich raportach poinformował o śmierci kolejnych 4 osób. Daje to łącznie 39 ofiar SARS-CoV-2 na naszym terenie. Tymczasem według danych uzyskanych dzisiaj rano przez naszą redakcję, tylko w suwalskim szpitalu od początku pandemii zmarło 55 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID. Aktualnie według stanu na dziś tylko w suwalskim szpitalu znajduje się 78 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, 12 z nich podłączone jest do respiratorów, a od początku pandemii zmarło 55 osób. Nie wiemy, ilu mieszkańców miasta i naszego powiatu jest w szpitalach sejneńskim, augustowskim oraz w placówkach białostockich. Nie wiemy, czy i jeśli tak, to ilu mieszkańców Suwałk i powiatu zmarło w innych miastach. Ale i bez tego pandemia ma przerażające oblicze.